Dzień dobry, nazywam się Aneta Pastuszka i zapraszam do Pozarządowca TV. Gościem programu jest Marta Druzda-Kulkowska, dyrygentka i dyrektor artystyczna chóru Kantata. Wspólnie rozmawiamy o chórze, a także o pasji do muzyki. Zapraszam. Chór Kantata działa blisko 30 lat przy Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Kantata. A pamięta Pani początki? No, początków kantaty nie mogę pamiętać, bo nie jestem dyrygentem chóru kantata od samego początku. Tutaj muszę jeszcze doprecyzować, bo w październiku będzie już 37 lat. Także no, kawał historii. Natomiast początki moje w kantacie, tak, jak najbardziej pamiętam, no, wymagały dużej pracy, dużego zaangażowania, energii, dużo serca, ale to, że tak powiem, nic się nie zmieniło, bo do tej pory tak samo funkcjonuje. Dużo pracy, dużo energii, dużo siły i dużo serca wkładam w tą pracę. To skąd czerpać tę moc do tej ciężkiej pracy po to, żeby cały czas przez tyle lat wkładać tyle serca, pasji, miłości? No, nie ukrywam, że dużo energii dają mi chórzyści, którzy motywują mnie do tego, żeby poszukiwać czy nowego repertuaru, nowych wyzwań, nowych konkursów, nowych koncertów. No, zawsze u nich jest dużo takiego bodźca do działania dla mnie. Chór Kantata przez lata rozwinął muzyczne skrzydła, można powiedzieć, że poszybował w górę. Widać to i słychać. Sporo macie osiągnięć na swoim koncie. To które jest najważniejsze, najcenniejsze, najważniejsze? Rzeczywiście na naszym koncie jest wiele takich konkursów, festiwali, w których braliśmy udział. Myślę, że takim znaczącym dla nas konkursem był konkurs w Gdańsku w 2017 roku, gdzie na ogólnopolskim konkursie chórów Music Everywhere otrzymaliśmy złoty dyplom i tam również otrzymaliśmy nagrodę specjalną za utwór o charakterze rozrywkowym. No i dostaliśmy się również do drugiego etapu, gdzie walczyliśmy o Grand Prix całego konkursu. Także no, pamiętam, że wtedy te emocje bardzo były takie no, ogromne, ale też niesamowite, bo i nie spodziewaliśmy się tego i było to dla nas takie ogromne wyróżnienie. Ale nie ukrywam, że te ostatnie konkursy, czyli w których braliśmy niedawno udział, bo byliśmy w maju we Wrocławiu na konkursie ogólnopolskim i w czerwcu byliśmy w Strzepczu. Na jednym udało się wyśpiewać srebrny dyplom, na drugim udało się wyśpiewać nam wyróżnienie. I przyznam, że po tej pandemii, która była, po tym zamknięciu, to były pierwsze konkursy, które wzięliśmy udział na żywo, więc no nie ukrywam, że to były ogromne emocje. To nawet sami chórzyści opowiadali, schodząc ze sceny, że niesamowicie się stresowali, nie spodziewali się, że tak stres ich obejmie i, no, i spowoduje takie nerwy w trakcie tych występów. Ale byli dobrze przygotowani, więc ich trema nie zjadła. Zawsze staramy się przygotowywać no, maksymalnie na tyle, ile jesteśmy w stanie, żeby przygotować się tak, żeby pięknie reprezentować i miasto, i przede wszystkim nas, i uczelnię pod patronatem, której działamy. Także no, staramy się bardzo dużo pracy i energii włożyć w to, co robimy. To jak wygląda taki tydzień kantaty chórzystów? No, wbrew pozorom dość intensywnie, bo są dwie próby, które są próbami dzielonymi, czyli na jednej próbie jednego dnia są panie, na drugiego dnia są panowie i jest trzecia próba, w której jakby łączymy wszystkie siły i łączymy tą pracę, która była wykonana na tych wcześniejszych próbach dzielonych. No, nie ukrywam, że czasami
jak jest jakiś albo konkurs, albo koncert wymagający, no to jeszcze dzielimy sobie jeszcze te próby, czyli panów jeszcze dzielimy na dwie grupy, panie również na dwie grupy dzielimy. To jest taki normalny tydzień, a do tego jeszcze dochodzą jakieś dodatkowe próby, jak jesteśmy przed konkursami, jakieś weekendowe warsztaty, takie szkolenia. Jeszcze przed epidemią to bardzo intensywnie właśnie zapraszaliśmy różnych profesorów, którzy przyjeżdżali i robili nam właśnie takie szkolenia weekendowe. Także taki normalny tydzień to jest właśnie 3 próby w ciągu tygodnia, ale no za tym jeszcze stoi dużo, o wiele więcej godzin tej pracy. Pewnie w domu chórzyści też trenują. Tak, nie ukrywam, że zgadza się to, bo praktykujemy też taką metodę, że jak jest nowy repertuar, wprowadzamy jakiś nowy repertuar, to nagrywam wraz z chórzystami ich partie na próbie i oni później w domu mają za zadanie sobie ćwiczyć, doćwiczać, douczać się, bo jedni szybciej, że tak powiem, pracują, inni wolniej i to im pomaga później w tej takiej w tym doszlifowaniu tego repertuaru, które robimy. A ilu chórzystów wchodzi w skład kantaty? To tak, to jest ciągle takie ruchome. W tej chwili tak gdzieś liczymy między 20 a 25 osób. To jest taka liczba, że tak powiem, stała, byśmy powiedzieli, która jest w kantacie. Czasami jest trochę więcej, czasami troszkę mniej, bo to wiadomo, to nie jest ich zawód, nie jest ich praca, tylko to jest również ich hobby, przyjemność i radość. Wszyscy są z Elbląga? Nie, nie wszyscy są z Elbląga. Mam dwóch chórzystów z Pasłęka, a tak chyba pozostałe osoby są z Elbląga. Jakie są największe wyzwania, jakie stoją przed kantatą? Znaczy tych wyzwań to jest w ogóle tak, myślę, że bardzo dużo i one są, jedne są mniejsze, drugie są większe, niektóre są ogromne. One się ciągle, że tak powiem, pojawiają, zmieniają. Jak już coś osiągniemy, to poszukujemy czegoś nowego. Nie ukrywam, że na przykład każdym takim wyzwaniem jest dla nas każdy konkurs, bo to jest jednak, gdzie jedziemy, reprezentujemy siebie, reprezentujemy uczelnię, miasto. Stajemy przed komisją jurorską i chcemy zawsze wypaść jak najlepiej. Ale też no, mieliśmy takimi wyzwaniami są zawsze też koncerty na przykład z Elbląską Orkiestrą Kameralną, gdzie również chcemy dorównać jakby naszym warsztatem, chociaż to zawsze się, no, nie zawsze się to uda, ale staramy się osiągnąć jak najwyższy poziom po to, żeby dorównać temu poziomowi Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, w skład której wchodzą, pamiętajmy, zawodowi muzycy, a u mnie są jednak to wszyscy to są amatorzy. Ale jak słychać, na koncertach udaje się to świetnie połączyć. Zgadza się, no przynajmniej z mojego mniemania i z mojego odsłuchu. Uważam, że staramy się to robić profesjonalnie i jak na najwyższym poziomie. Chór Kantata to nie tylko występy i koncerty, bo po głowie chodzą Wam także inne projekty. To powiedzmy, zdradźmy, jakie są pomysły. Tak, zgadza się. Mamy taki pomysł, który chcieliśmy już w tym roku zrealizować. No niestety nie udało się, bo było bardzo mało czasu. Ale no już zrobiliśmy pierwsze kroki, przetarliśmy szlaki. A tym pomysłem jest Noc Chórów. No jeszcze chciałabym pochwalić się, że nasz zespół otrzymał zaproszenie w tym roku z Berlina na zaśpiewanie Rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Cały koncert ma się odbyć 1 października, także zaczynamy już nasze prace i przygotowania do występu właśnie w Filharmonii Berlińskiej.
A naszym kolejnym pomysłem jest, żeby ta Noc Chórów przekształciła się w festiwal muzyki sakralnej, gdzie moglibyśmy się już na stopie może nie takiej przyjacielskiej, ale właśnie konkursowej spotkać z różnymi zespołami. Nie ukrywam, że właśnie zainspirowało nas do tego pomysłu właśnie ostatni konkurs, w którym braliśmy udział, czyli w Strzepczu. No jest to no nawet nie miasto, bo to jest wioska i no jesteśmy po prostu zadziwieni, że tak niewielka społeczność jest w stanie zorganizować tak wspaniałe wydarzenie, którym właśnie żyła cała ta społeczność. Zjechały się tam zespoły z całej Polski i to na bardzo wysokim poziomie. I dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.